Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak jak powiedziałam w ostatnim vlogu, zaczynamy od dekorowania balkonu. Przyszły do nas dzisiaj z samego rana rzeczy na balkon. Bardzo się z tego cieszę, bo już po prostu pogoda jest tak piękna, że marzyłam o tym. Jestem naprawdę na maksa podekscytowana. Myślę, że to widać. Pokażę Wam na razie, jak rozłożyłam część tych rzeczy. Na resztę muszę poczekać, aż Kacper wróci, żeby pomógł mi zamontować chociażby bujak. Dobra, słuchajcie, przyszedł Kacper i rozłożyliśmy wszystko. Mamy tak, rozłożoną kulę, super wygląda. Mamy rozłożony już leżak, stoliczek i zobaczcie na to. Tam o coś? Tak, okazało się, że ten parasol jest za duży. Ja mniej więcej patrzyłam na odległość od tego murku do tego murku, że raczej wejdzie. Ale okazało się, że zobaczcie, on ma taką przeduszkę tutaj w tym miejscu i po prostu on jakby otwiera się w bok, przez co będzie musiał iść do moich rodziców. Nie czytałaś. No, dokładnie, no to moja wina, nie mówię. Ale jak na razie zapowiada się subcio, nie? Ej, otwiera się? No otwiera się. Jezus Maria, ja się boję! Nie, nie, Kacper, weź! Stoję na nie. Chowaj go! No okej, okay, no jest fajny, u rodziców będzie super. Wow, jest taki dość duży. Bardzo fajny, ale u nas niestety się nie zmieści. Dobra, zamykaj go, Kacper. Twoi rodzice mają nowy parasol. Parasol, dokładnie. Nie będziemy go odsyłać, rodzice wykorzystają na pewno, także tak to wygląda, a my na pewno zamówimy sobie nowy. Nie ma wyjścia. Wczoraj z Kacperem poukładaliśmy wszystko, poskładaliśmy już, nie dekorowałam balkonu, ale zrobimy to oczywiście dzisiaj. Dzisiaj tam poukładamy, tak docelowo jak będę chciała. Kupiłam też trochę różnych świeczek, stojaków, także dzisiaj tam już mam nadzieję będzie bardzo klimatycznie. Ale zanim zajmę się balkonem, muszę zrobić obiad. Wymyśliłam, że zrobię dzisiaj na pierwsze danie zupkę krem z cukinii, a na drugie łososia, może z ryżem, może z warzywkami. Zobaczymy. Ja dzisiaj tak wyglądam niezbyt korzystnie, bo ciągle bez makijażu, ale zjedliśmy właśnie obiad, pyszne to wszystko wyszło. Zupka wyszła pyszna, ten obiadek wyszedł spoko, także teraz idę już na balkon. Pokażę Wam, bo zmieniłam trochę miejscami rzeczy, bo stwierdziłam, że tak będzie chyba lepiej. Pokażę Wam. Tak to teraz pozmieniałam, że tutaj jest ten leżak rozkładany, stoliczek, dwie tujki. I tutaj jest ten bujek, który się teraz odwrócił, ale docelowo jest tak. I tak to wygląda. Także pokażę Wam, co jeszcze mam jakby tutaj na balkon do aranżacji, do stworzenia fajnego wystroju. Przygotowałam świece. To są takie szkła z Ikei na świece. W środku mam jedną dużą świeczuchę. Tutaj mam malutką, też z Ikei. W takim szklanym dwie małe świeczki. I malutkie podgrzewacze białe. Myślę, że wieczorem będzie super klimat na balkonie, jak będą odpalone takie świeczuchy. Na razie z tych dwóch małych podgrzewaczy zrezygnowałam, ponieważ wydaje mi się, że te dwa złote wyglądają tutaj bardzo fajnie. Nie ma co przesadzać ilością. Myślę, że teraz wygląda to spoko i ogólnie no, nasz balkon wygląda totalnie inaczej w porównaniu z tym, jak wyglądał wcześniej. Wcześniej był totalnie pusty i raz na jakiś czas była tutaj suszarka. A teraz już zobaczcie. Cześć kochani, to już kolejny dzień. Wczoraj pokazałam Wam nasz balkon, a dzisiaj robimy coś szalonego. Tak jak już sam tytuł Wam wskazuje, farbujemy Kacperowi włosy. Kacper już kiedyś miał siwe włosy, ale wtedy miał na takich długich, zapuszczonych i to była taka zabawa, że ciężko było farbować tylko część włosów, czyli samą grzywkę. A teraz Kacper chce farbować całą głowę. Ma teraz krótkie włosy, będę mu najpierw rozjaśniała, później farbowała. No, zdarzało mi się farbować włosy parę razy w życiu, babci farbuje nieraz, więc jakieś tam doświadczenie mam, ale fryzjerką nie jestem, więc nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie spalę mu włosów albo że nie wyjdą fioletowe lub niebieskie, bo raz jak farbowałam Kacperowi, to wyszło mu niebieskie i tak chodził przez tydzień, póki mu się nie zmyło. Oprócz tego, zobaczcie kogo tutaj mam, Wika do mnie przyjechała, ale patrzę tak w kamerze, jaka duża dziewczyna. Jak Boże, jak ja pamiętam, jak Nikusia miała roczek i się dopiero urodziła, ale była u mnie Wika na noc. Notowały się, my mamy fajne efekty u Wiki na Instagramie, jest tam tutorial. Pierwszy raz w życiu nagrała filmik, udostępniła mi studio i coś czuję, że będzie za niedługo musiała otwierać swoje studio i nagrywać. Bo naprawdę wyszło jej super, i także... spodobało mi się, więc wydaje mi się, że będzie tego więcej u mnie.
No to nice. To wychodzimy, lecimy po farbę i jedziemy robić Kacprowi włosy. Jak widzicie, przyjechaliśmy do rodziców, bo odwiedziliśmy akurat Wikę i stwierdziliśmy, że zrobimy tutaj całą koloryzację. Mamy numer 1 rozjaśniacz. Numer 2 farba. Kolor. I mamy jeszcze szampon, żeby zmyć rozjaśniacz szamponem niebieskim. No i tak żeby to wygląda. Żeby znowu wyszły fioletowe, jak kiedyś będę, proszę. Dobra. Gotowy na metamorfozę? Mary, może ciebie też walniemy, co? Łatwo się złapie kolor na tobie. Chciałbyś? Maruś, chciałbyś? Może bym chciał. No jest żółty, więc może... Mógłby chcieć. Co mówisz, Wika? Jest żółty, więc... I kto jest żółty? Mary. Trochę żółty. Trochę żółty. Właśnie nałożyliśmy farbę, zobaczcie. Kacer już ma na sobie rozjaśniacz. Zrobiliśmy od rozjaśniacza. No i czekamy teraz 40 minut. No, zaczyna trochę szczypać, ale... Mówię Kacprowi, że na pocieszenie, kurczę, ja tak mam przy każdej wizycie u fryzjera. Pieczenie. I to nawet możliwe, że mocniejsze. Zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchajcie, chwilę nie patrzyłam na Kacpra, a ma włosy już jak Eminem. Żółte. Zobaczcie, jak to zasłona. Serio? Ale jaja, no. A pokaż, weź mi zrób fotkę. Zobaczcie, rozjaśniacz zmyty, mamy taki efekt, są takie biało, delikatnie żółte. No i teraz na to nakładamy, wiecie co, sokatwer. Szarą farbę. I lecimy, zobaczymy, ale jestem ciekawa, czy wyjdzie ładnie. Jak na razie to chwyciło i jestem zadowolona, że nie są żółte. Są takie ciut żółte. I słuchajcie, włosy Kacpra gotowe. Nagrałam TikToka z całą metamorfozą, także pokażę wam efekt końcowy właśnie na TikToku. No i kochani, pewnie zauważyliście, że troszkę zmieniło się również w moich włosach. Ja dzień przed moim fryzjerem robiłam włosy Kacprowi, dzień później pojechałam do fryzjera i vloga z mojej wizyty u fryzjera, z tego jak to się stało, że mam dłuższe włosy i tak dalej, macie już na moim kanale, tutaj wrzucam wam w karty, jak ktoś jeszcze nie widział. Wszystko tam dokładnie pokazałyśmy z Natalią, czyli z moją fryzjerką, co robiłyśmy, jak, czym i w ogóle. No a Kacpra włosy też wyszły fajnie. Jak widzieliście na TikToku, naprawdę spoko jest ten efekt. Także jestem zadowolona, że udało mi się tym razem. Pewnie za niedługo będziemy te włoski odświeżać. Za parę dni, bo mamy połówkę jeszcze tej farby szarej. Bo ta farba szara bardzo szybko się wypukuje. Tak jak zwykle takie zimne tony, zimne farby z włosów się wypukują. No to tak samo pewnie będzie u Kacpra. Także pewnie za niedługo to poprawimy. Ja pośliłam sobie właśnie łóżko, jakby ogarniam się do kolejnego dnia, ale chciałam wam jeszcze pokazać fajne gry na imprezę, bo ostatnio na stories poruszyłam temat tego, że znajomi do nas przychodzą, że przyjeżdża do nas Kuba i Marlena, że będziemy coś tam sobie może grać wieczorem i mamy kilka takich fajnych gier, w które można grać jak najbardziej ze znajomymi, są spoko, także pokażę wam je za momencik. Bardzo fajna gra, domówka, super naprawdę, czy w 3, czy w 4, czy w 6 osób, jak najbardziej fajnie się w to gra. 5 sekund na pewno znacie, to coś jest super śmieszne, czasami tak proste rzeczy wystarczy, trzeba powiedzieć, a ludzie po prostu zapominają, w ogóle nie są w stanie zdążyć powiedzieć tego w czasie tej jakby jednej klepsydry. Uno, tak samo super gra, ja na przykład uwielbiam Uno i gram od dziecka w Uno. Grałam z moją siostrą, z koleżankami, jak jeździliśmy z rodzicami na wyjazdy, także Uno, klasyk. I tutaj mamy nową grę, w którą jeszcze nie graliśmy, ja tylko ją przeglądałam, ale wydaje się być bardzo fajna. Dopasowani, gra imprezowa, w której gra się parami. I też ogólnie zapowiada się super, tak jak mówię, jeszcze nie graliśmy, ale mam nadzieję, że jak następnym razem będziemy mieć gości, to sobie w nią zagramy. A i jeszcze polecamy grę na emocjach, o tą, którą widzicie teraz tutaj. Właśnie w nią graliśmy z Kubą i Marleną, jak ostatnio u nas byli, przynieśli swoją grę i naprawdę super też nam się w nią grało. Bardzo fajna, mamy pytania, które są jakby odgórnie ustalone przez grę, ale tak samo można zadawać swoje pytania, także też mogę wam śmiało tą grę polecić. I zapewne też część was zauważyła, że mam inne okulary na twarzy. Okulary z taką żółtawo-brązową poświatą.
totalnie inny model niż ja wcześniej nosiłam. To są, słuchajcie, okulary, które mam swoją wadą, czyli okulary z korekcją. A oprócz tego są to okulary, które blokują około 40% światła niebieskiego, czyli tego światła, które jest szkodliwe dla nas. Wpływa negatywnie na wiele, wiele rzeczy w naszym organizmie, także zobaczcie, testuję je właśnie. Jak na razie jestem super zadowolona, model bardzo mi się podoba, dobrze się w nich czuję. No a oprócz tego wpływają super na moje zdrowie, oprócz tego, że korygują mój wzrok, mają korekcję, to tak jak mówię, blokują światło niebieskie. Kto nie wie, to na przykład światło z ekranów telefonów, telewizorów i tak dalej. Także teraz sobie je testuję. Jak potestuję więcej, to będę pewnie Wam na stories jeszcze się odzywać, czy polecam, czy faktycznie widzę dużą różnicę. Dzisiaj w ogóle na śniadanku miałam naleśniczki, bardzo lubię naleśniki z nutellą i bananami, nie wiem jak wy, ja dzisiaj miałam takiego smaka na takie śniadanie, że właśnie smażyłam sobie placuszki, teraz to co zostało pochowam i biorę się za nagrywanie na YouTubka. No i jeśli chodzi o vloga, to na dzisiaj to tyle, jak powiedziałam, idę nagrywać teraz filmy na YouTubie. Ogarnęłam sobie mieszkanie, upowiesiłam pralnię, pochowałam rzeczy do lodówki, było śniadanku. No i zabieram się do pracy. Wam życzę miłego dnia i oczywiście widzimy się w kolejnym vlogu za tydzień w niedzielę. Także do zobaczonka, dzięki za oglądanie. Buziaki!